Małgorzata Orłowska, dzień dobry, zapraszam na główne wydanie Panoramy Lubelskiej. Prokuratura sprawdza, co było przyczyną dramatycznego finału cyrkowego widowiska w Opolu Lubelskim. Trąba, nic innego, tylko trąba powietrzna. Tylko 60% rolników z Lubelszczyzny złożyło dotąd wnioski o dopłaty. Jeszcze nam brakuje ponad 10 tysięcy wniosków. W Lublinie rozpoczął się archidiecezjalny kongres misyjny. Policja zatrzymała 5 nietrzeźwych mężczyzn, którzy ustawiali cyrkowy namiot w Opolu Lubelskim. Namiot runął podczas wczorajszej nawałnicy. Rannych zostało 47 osób, w tym 15 dzieci. Miejsce zdarzenia zabezpieczyła policja i prokuratura. Badają przyczyny wypadku. Relacja Marty Pietrasiewicz. W szpitalach przebywa 17 osób, w tym 4 dzieci. Stan zdrowia trójki pacjentów jest poważny, jednej z poszkodowanych bardzo ciężki. Jest nieprzytomna, zaintubowana, oddycha za pomocą respiratora. Jest w śpiączce farmakologicznej. Wszyscy poszkodowani w wypadku otrzymali pomoc w opolskim szpitalu. Ciężko rannych przewieziono do innych placówek. W sumie udzieliliśmy pomocy 47 osobom. Z tego 8 zostało przetransportowanych do innych szpitali. Cyrk Safari przyjechał do Opola Lubelskiego na jedno widowisko. Rozpoczęło się o 17. Miało trwać 2 godziny. Zakończyło po 20 minutach. Momentalnie wielki podmuch. Wszystko czarno się zrobiło. Z nas zerwało tą plandekę i jedno wirowanie tego pyłu, tego wszystkiego. No, trąba, nic innego, tylko trąba powietrzna. Jak ja uniosłem głowę, no to oczywiście wokół siebie nic nie widziałem. To był jeden wielki tuman, w którym człowiek się nagle odnalazł. Ja akurat byłem z córeczką. No to tyle, co miałem zrobić, to i co mogłem zrobić, to właściwie schować swoim ciałem, dokładnie, pomiędzy nogi swoją córkę. Dziś już wiadomo, że 5 mężczyzn, którzy pracowali przy ustawianiu namiotu cyrkowego, było nietrzeźwych. W związku z tym zostali oni u nas zatrzymani do wytrzeźwienia i do wyjaśnienia. Właściciel cyrku twierdzi, że ci, którzy ustawiali namiot, skończyli swoją pracę około południa. W czasie pracy nie byli pijani. Ale policja sprawdziła. A to dopiero o godzinie 22 wieczorem. To byli po pracy w ogóle. Badania alkomatem wykazały, że mężczyźni mieli od 0,3 do prawie 3 promili alkoholu. To czy przez zaniedbania pracowników doszło do tego wypadku, sprawdza prokurator. Przyczyny wypadku bada też lubelski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Sprawdza, czy namiot cyrkowy spełniał wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Nieoficjalnie wiadomo, że właściciel cyrku nie dopełnił wszystkich formalności. Cyrk Safari jeździł po Polsce od 14 lat. Z Opola Lubelskiego miał dotrzeć do Bychawy. Występ cyrkowców odwołano. Nie pierwszy raz, bo jak twierdzą właściciele, odwoływano zawsze, gdy prognozy pogody mówiły o zagrożeniu dla bezpieczeństwa widowiska. Tym razem ostrzeżeń nie słyszeli. Były burze, ale jak widzieliśmy, że jest burza czy zła pogoda, to nigdy nie stawiali namiotu i nie grali. Prognozy na wczoraj nie mówiły o możliwych burzach, a te o tej porze roku mają to do siebie, że przychodzą niespodziewanie. Przychodzą nie wiadomo skąd, trwają bardzo krótko, czasami 10, 15, 20 minut i powodują bardzo często duże straty. Wczoraj strażacy po burze interweniowali kilkaset razy w całym województwie lubelskim. Nigdzie nawałnica nie wyrządziła takich strat jak tu w Opolu Lubelskim. Wiejący silnie wiatr w Lublinie nie naruszył konstrukcji stojącego cyrku. Prokuratorzy muszą wyjaśnić, czy tylko przez silnie wiejący wiatr cyrkowe widowisko w Opolu Lubelskim miało dramatyczny finał. Zobaczymy, czy wszystkie elementy spełniały te warunki, które były zawarte w projekcie. Faktem jest, że wczorajsza siła wiatru była siłą ogromną. Właściciele cyrkowego namiotu przyznali inspektorowi nadzoru budowlanego, że nie dopełnili wszystkich formalności. Obiekt ten nie został zgłoszony do budowy tutaj na to miejsce. Jedynie zostały spełnione warunki wynajmu czy dzierżawy. Gdyby właściciel zgłosił zamiar montażu namiotu cyrkowego, urzędnicy sprawdziliby, czy konstrukcja spełnia wymogi bezpieczeństwa. Rozbieżne są informacje dotyczące liczby osób na widowni. Właściciel deklaruje, że było ich 300. Świadkowie twierdzą, że nawet kilkakrotnie więcej. Przez mikrofon ogłaszał ten konferencjer, żeby dzieci brać na kolana, ściskać się ze sobą. Mnóstwo krzesełek plastikowych było dostawianych, deski wstawiane między krzesełka, żeby porobić ławki. I ci ludzie byli wciskani, usadawiani obojętnie gdzie, aby żeby jak najwięcej ich zmieścić. Jedno wejście było,
które było zastawione ludźmi tak samo. Już ci ludzie nie mieli gdzie usiąść. Jak wiele osób było na widowni, widać tu na zdjęciach wykonanych przez tych, którzy byli w cyrku. Z tego, co ja widziałem, to mogło być 300 osób, ale na jednej stronie. Było, tak podejrzewam, że nawet około 1000 osób mogło być wciśniętych w ten namiot. Prokurator wyjaśni także to, ile naprawdę osób przyszło obejrzeć widowisko cyrkowe w Opolu Lubelskim.